Hej, cześć, z tej strony Dario. Witam się z wami w kolejnym odcinku z Arkbenda. Jesteśmy w klasztorze, tak jak skończyliśmy ostatnio. Rozmawiajmy więc z tym bratem. Bądź błogosławione dziecko, co możemy dla ciebie zrobić? Jesteś tutaj, by dołączyć do bractwa? Poszukujesz ścieżki oświeconych przez te trudne czasy, w których żyjemy? Dzisiaj, gdzie panuje niesprawiedliwość? Stare wartości takie jak lojalność, miłość są zapomniane. Tylko kilku poszukuje prawdziwej ścieżki. Dołączysz nas? Dołączmy do bractwa. Nie będziesz żałować tej decyzji. Idź do brata ptaka, który pomoże ci... pokaże ci, gdzie będziesz żyć. Okej, zobaczmy, cóż to za umiejętności nam ta grupa daje. Jeszcze nie mamy żadnej grupy. Brat tak. Co może dla ciebie zrobić, brat tak? Jakie tu masz treningi? Ci średni pancerz, ostry, super. Not welcome. Tak, wy złodzieje. Cały czas próbujecie kraść z tej ziemi świętej. Nic stąd nie ukradniecie, ale nie jestem złodziejem. Więc co chcesz? Wymieniasz swoje biedne życie za życie w bractwie? Czy chcesz się oddać błaganiu oraz złodziejstwu? Chcę dołączyć do bractwa. Jesteś na serio. Mówisz serio. Minęło trochę czasu, odkąd ktoś do nas dołączył. Pozwolę ci przejść. Porozmawiaj z ojcem Gideonem. On cię dalej poprowadzi. Więc, ale nie wymyślaj nic głupiego. Jeśli będziesz chciał wzbogacić się naszym kosztem, niech bogowie się nad tobą zlitują. No i dobra. No nie są za ciekawe te ich umiejętności, ale idźmy do sklepu. Co wy tu macie w sklepie? A proszę, mamy cloaka tu nawet jakiegoś. A proszę, kolejne cloaki. Spróbujmy się trochę wzbogacić, sprzedając niektóre ze składników. Może coś z tego będzie ciekawego? No i dobra. Co to jest? Jakaś szata ciekawa. Tu mamy jakieś jasne spodnie, sobie też weźmiemy. Wymienimy przy okazji nasze ciuchy na coś lepszego. Co ty tu jeszcze masz? Okej, weźmiemy sobie taki zestawik. W końcu prawie to nic i tak nie waży. Mamy tutaj kilka młotków do naprawy i nawet latarnię. I aż 800 monet na tym zyskaliśmy. No i dobra. Okej. Jak wygląda ta szata? No, jest nieźle. Ciekawe, co to za spodenki. No, takie spodenki. Fajne, fajne. Weźmiemy je sobie. Okej, dobra. Więc ruszamy dalej. Poszukajmy więc tego brata Gideona, do którego nas skierowali. Oczywiście to pewnie będzie nasz dom, do którego jeszcze nie możemy wejść.
Okej, tu jest ojciec Gideon. Witaj. Nadzieję, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz. Mam dla ciebie zadanie. Pokaż mi swoją wartość i przynieś mi 20 porcji zboża z naszego ogrodu. No dobra. Okej, tu jest dom ojca Gideona. Co my tu mamy? Tom akrobatyki, super. Gdzie jest to pole? Jestem ciekaw. O, tu też nie możemy wejść do kolejnego domu. Okej, ile mamy już zboża? 25, okej. Bym chciał 10. Okej, więc teraz 3 jajka. Kurde, ale zadania. Spodziewałem się czegoś trochę innego tutaj. Jej, akurat 3 jajka są. O, i małe kurczaczki. Widzicie to? Małe kurczaczki. Mają tutaj kurczaczki. Brat Canchulio. Nic nam ciekawego nie powie jeszcze. Czyli będziemy się szybciej poruszać, jak ściągniemy ten pancerz na chwilę. Okej. Dziękuję, to powinno wystarczyć. A nie? Jeden z naszych 4 braci, brat Falus, zniknął. Znajdź go i daj mu klucz do jego domu. Proszę. Okej. To znajdźmy brata Falusa w takim razie. Jest tu jego klucz do jego domu. Okej, a tu mamy Iron Monastery i teraz tutaj będzie pewnie zejście jakieś na dół. Aha, więc brat Falus spadł. Więc ojciec Gideon tego za bardzo pewnie nie polubi. Okej. Dziękuję, że powiedziałeś mi o tym, co się stało z biednym bratem Falusem. Pozwól mi odpocząć. Będę się za niego modlił. W międzyczasie możesz wrócić do swojego domu za ogrodem. Poprzedni właściciel zostawił tam kilka rzeczy. Ale okazuje się, że zgubiłem klucz. Poszukaj i być może go znajdziesz. Powinien być gdzieś tutaj, w klasztorze. No dobra. Poszukamy więc teraz klucza do naszego domu. Tylko ciekawe, gdzie go schowali. Może być tu za tą skałą nawet. Tak, to jest za ogrodem, czyli to jest nasz dom. Okej, więc gościu chce 30 skór koboldów. Ja mam niestety tylko 10. Ale spoko. Znajdziemy pozostałe skóry koboldów z tych koboldów, które ubiliśmy już po drodze. O, tu jest klucz. Myślę więc, że nie będzie wielkiego problemu, by zrobić quest dla brata Taka. Po prostu któregoś dnia przejdziemy się i przeszukamy wszystkie te koboldy. Okej, jesteśmy więc w naszym nowym domku. O, buty oślepiającej szybkości. Kto by pomyślał? To są jedne ze świetniejszych butów z Morrowinda, które się przydawały. Bo nic nie widzimy, ale popierdzielamy jak szaleni. Sztuczką jest rozjaśnienie monitora wystarczająco jasno, albo gry. Można popierdzielać w tych butach jednak. No proszę, tu mam nawet koszulę i buty jakieś. Na razie takie ubranka to sobie tu pozostawiamy. Co tu jeszcze moglibyśmy zostawić?
Może coś jeszcze tu znajdziemy ciekawego w tym domu. Na razie myślę, żeby zostawić tutaj ten miecz. Nie jest wiele wart, ale... Zostawmy go tutaj, tak po prostu. I zostawmy tutaj kilka tych ksiąg.